3 listopada wspominamy błogosławionego Szymona Balakki, zakonnika. Szymon urodził się około 1240 roku w szlacheckiej rodzinie Balakki w regionie Emilia-Romagna we Włoszech. Jego dwóch wujków było arcybiskupami, a brat kapłanem. Jego ojciec natomiast przygotowywał go do kariery wojskowej i przejęcia majątku rodzinnego. Szymon jednak nie spełnił oczekiwań ojca i w wieku 27 lat wstąpił do zakonu ojców dominikanów. Szlacheckie pochodzenie nie przeszkadzało mu w podjęciu prostych i ciężkich prac w zakonie. Posłano go do pracy w ogrodzie. Nie znał tej pracy, ale ją pokochał. Poznał tajniki ogrodnictwa i z wielkim poświęceniem uprawiał ziemię. Pracę łączył z modlitwą. Był znanym kaznodzieją i katechetą dzieci. Szymon podejmował tak surowe posty i praktyki pokutne, że musiał je złagodzić po interwencji przełożonego. Gorliwie wypełniał polecenia reguły zakonnej i prowadził bardzo prosty tryb życia. Niestety w wieku około 57 lat stracił wzrok. Wiele cierpiał w ostatnich latach życia, ale jeszcze więcej się modlił. Zmarł w Rimini 5 listopada 1319 roku. Papież Pius VII 14 marca 1820 roku zatwierdził jego kult. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Szymon wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.